Jeżeli szukasz informacji na ten temat, znajdziesz je w poradniku, który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. Kanarek, Serinus canaria, niewielki gatunek ptaka z rodziny łuszczaków, Fringillidae. Dorosłe osobniki osiągają długość ciała od 12,5 cm do 13,5 cm. Występuje w rzadkich, gęsto zakrzewionych lasach Wysp Azorskich, Kanaryjskich i Madery. Nazwa kanarek pochodzi od Wysp Kanaryjskich. Samiec ubarwiony jest w tonacji oliwkowo-zielonej z żółtawymi policzkami i spodem ciała. Samica jest ubarwiona skromniej, z przewagą odcieni szarości. W rejonach występowania jest często spotykany w ogrodach i parkach miejskich. Żywi się nasionami, pąkami kwiatów, jagodami, a w okresie chowu piskląt karmi je owadami. Buduje gniazda w kształcie czarki w rozgałęzieniach krzewów. Wyprowadza od 2 do 4 lęgów w roku. Samica składa od 2 do 4 jaj, które wysiaduje przez 14 dni. Po wykluciu młode przebywają w gnieździe przez około 18 dni. Jest protoplastą kanarka domowego. W 1478 roku został sprowadzony przez Hiszpanów do Europy, gdzie stał się protoplastą licznych ras hodowlanych różniących się ubarwieniem, wielkością i śpiewem. Żółta kanaryjskich, Serinus flaviventris, jest mała wróblowaty ptaka finch rodziny. To hodowca rezydentem w większości zachodnich i centralnych regionów południowej Afryce i został wprowadzony do Ascension i St. Helena wyspy. Jego siedliskiem jest karo i przybrzeżne zarośla lub górskie doliny. Opiera się ona zwartą kubek gniazdo w zarośla. Żółta kanaryjskich wynosi zwykle 13 cm długości. Dorosłe samce kolor waha się od prawie jednolicie żółty w północno-zachodniej części jego zasięgu na smugi, oliwa wspierane ptaków na południowym wschodzie. Na spód, ogon i tylnej strony są żółte. Samica ma szaro-brązowy upper parts, czarne skrzydła z żółtymi piórami lotu i bladą supercilium. Na spód są białe z brązowymi smugami. Nieletnich przypomina kobietę, ale ma większe smugi. Ten gatunek jest łatwo odróżnić od żółtofrontem canarii, jest brak czarnymi oznaczeniami twarzy, a jej rachunek jest mniej ciężka niż innych podobnych gatunków.